Hej, hej! Z tej strony Emi, przed nami drugi odcinek z serii The Sims 1. Pochwalę się wam, że jestem lamą. Po raz pierwszy w życiu nie włączyłam nagrywania dźwięku. W sensie mikrofonu, tak? Bo dźwięk z gry jest. Zabiję się. Na swoje usprawiedliwienie mogę dodać to, że już dawno nic nie nagrywałam tak przy komputerze, więc włączyłam program, to jest najlepsze, ale już nagrywania nie, bo cholerę. Dobra, wścieknę się, no trudno. Więc mamy naszą panią Black i zakwaterowanie rodziny. Pływa sobie potwór Loch Ness? Okej. Autorzy, ale fajne. O, mamy właśnie muzyczkę z Making Magic. Mam naszego Filarajta. Legenda. Fajnie. No. Co? Myślałam, że zrobimy autostradę. Pięknie mówię. Dobra. Rodzina God. Ale to nie są oni przecież. A, seniorzy, dobra. Zwierzęty raj. Taka płaska ta mapa, ale... Ale oj, to mam tam. Ale się rusza woda. Mamy rodzinki ze zwierzaczkami. Aha. Rodzina Black ma tylko 20 tysięcy smolonów. Może sobie pozwolić na ten dom. Dobra, to znaczy ja mówię, bo nie. O! To może być twój wymarzony dom, tylko kupisz rodzinę, zostanie jeszcze 2000 na wyposażenie. Czyli bardzo dużo. Ale jestem trochę ślepa i nie bardzo widzę, co tu można kupić, a czego nie. Takie duże to są raczej takie bardziej te... dla obiecującego przedsiębiorcy. Ej, można być przedsiębiorcą, o co chodzi? Czy tylko tak sobie zbudować parcelę? Rodzina... tu mamy domek. Zostanie nam 7000. To jest chyba najtańsze, tak mi się wydaje. Na razie są chyba 4000. Chyba tam będzie. Co? Co? Ciekawe, dlaczego on jest osobliwy. Boję się trochę. Tani. Na rodzinie z wyobraźnią przyczyniesz od portfela. Fajne. Dom stworzony dla organizowania przyjęć i spotkań ze znajomymi. To raczej nie dla mnie. W ogóle tam ucięło mi ten dom. Nie da się podejrzeć, jak w innej części. Jest ogród. A z tego co wiem, to ogród w Sims 1 to jest trochę katorga. Żeby to wszystko tam nie padło. Trzeba się tym cały czas zajmować, a jak padnie, to też jest problem, bo spada tam, jak to się nazywa. No, wystrój, bo to jeszcze było, wystrój jeszcze był, więcej w płytę. Przepraszam chyba, tak. Teraz mam dylemat, wziąć ten z ogrodem? Zawsze mogę być w tym chyba tylko drzewka. Albo nie, sama nie wiem. Bo wiem, że roślinki też padają, nie takie tylko do sadzenia, tylko takie kwiatki chyba też, ale nie wiem co z drzewami. Bo krzaki chyba nie. Przestronne wnętrze i czerujące patio. 800 do jej. Co chciałam powiedzieć. Odrobina prostoty starego świata w samym sercu terenów podmiejskich. W ogóle ja już tak się przyzwyczaiłam do trójki, że chciałam powiedzieć, że powinnam zamieszkać na środku, żeby nic nie blisko. Tak, tak. Ekrany ładowania i tak są takie same. Imponujący początek dla rodziny, która ma niewielkie aspiracje, ale mały budżet. Wielki nie czytać. Kusi mnie ten domek, Morris. Jak będę żałować? Pieprz to. Przejęłam się. Kupujesz dom? Na pewno też kupić ten dom. Nie. Boję się. Ojej, ile tych drzew. Zostawię je, zobaczymy. A braka dobro. To są różne informacje o górze. Myślę, że warto przeczytać, bo ja się na tym nie znam. Czyli właśnie to jest ta jakby
Dzielnica Magii. Ostatnio mówi się wiele o dziwnych wydarzeniach na obrzeżach miasta. Plotka głosi, że przybyli kupcy i różne parki rozrywki, a teraz zmieni cała menażeria dziwnych, strasznych, a nawet magicznych rzeczy. Podoba mi się. Pojawiła się także nowa korporacja taksówek O, która proponuje przewozy rodzinne do Abrakadabrowa. Może warto byłoby do niej zadzwonić? No ba, ale jeszcze nie teraz. Dzielnica show biznesu, no właśnie, z dodatku gwiazda. Też fajnie byłoby coś pogarnieć, ale może już nie nią, może mężem, czy kimś tam kiedyś w przyszłości, sama nie wiem, bo myślę, że ciężko będzie ogarnąć jedną simką wszystko. Zobaczymy. Witamy! Komisja Nadzoru nad Rozrywką w SimCity. Nadzoru nad Rozrywką, fajnie. Ogłasza wielkie otwarcie dzielnicy show biznesu. Równocześnie oferujemy niniejszą subskrypcję pisma Głos Rozrywki. Kto wie, może zostaniesz następnym tematem rozmów w całej dzielnicy. Właśnie są w Simsach jeden takie gazetki, w których piszą, jaki Sim jest na topie. Też nasz Sim może się tam pojawić, jeśli jest na topie. System pomocy. System pomocy może sygnalizować ważne wydarzenia oraz wyjaśniać działania poszczególnych opcji. Czy chcesz uaktywnić system pomocy? Chyba chcę, bo nie znam się na tej części. Kompletnie. W mieście pojawiło się nowe przedsiębiorstwo taksówkowe, już mówiliście. Zadzwoń do nich, jeśli chcesz pojechać do centrum. Z tego co pamiętam, to w jedynce jest to trochę źle przetłumaczone, albo to było w dwójce? Chyba w dwójce. Dobra, nieważne. Zadzwoń do nich, jeśli chcesz pojechać do centrum. Twoi Simowie mogą też zabrać ze sobą przyjaciół, jeśli mówią ci z nimi przez telefon. Czyli mamy taką, jakby, takie przedsiębiorcze. Tam było coś, nie pamiętam. Nie wiem, nawet nie pamiętam, jakie są nazwy dodatków. W sensie wszystkich. Wiem, że są zwierzaki, wakacje, gwiazda, coś o magii. Nie wiem. No. Czyli naprawdę jest mega dużo fajnych rzeczy. O, idzie sobie. Nigdy nie zacznę grać. Masz zły nastrój! Pranie, sprzątanie, gotowanie i inne przyjemności do dziennego pieratu niszczą twoją radość życia. Wyspa wakacyjna może okazać się tą tak potrzebną ucieczką codzienności. Nasz personel niecierpliwie czeka na twój telefon. Fajne, takie fale i góry. I tutaj razem na górach te palmy i słoneczko. Tak, na pewno pojadę gdzieś na wakacje. No nie ma opcji, lubię bardzo jeździć na wakacje w Simsach. Jest tak śmiesznie to zorganizowane, bo jakby nie ma pół roku, dopiero w dwójce są. Natomiast jest coś takiego, że jakby jak jedziesz na wakacje, to tam są jakby takie osobne fragmenty terenu podzielone. I tam na jednym jest lato, czyli jest plaża, fak, na drugim jest śnieg. Starówkowe trolejbusy. Teraz możesz spędzać czas z rodziną i sąsiadami w nowej historycznej dzielnicy Starówki, gdzie znajdziesz sklepy, targowiska i nowiutkie centrum adopcji zwierzaków. No właśnie. Podnieś słuchawkę i zadzwoń do nowo powstałej korporacji starówkowych trolejbusów. Już dziś udogodnienia oferowane przez Starówkę. Więc można sobie czas spędzić na Starówce. Są trolejbusy, takie fajne i zwierzaczki. Adopcja zwierzaczków. Nie można tworzyć zwierzaczków, ale można adoptować albo chyba przygarnąć. Tak mi się wydaje, że chyba można. Koniec. Information dla mnie. Powiedzcie, że koniec. O, Simka idzie sobie żyć, tak? Nie, przeczytaj, przepraszam. Tak, i tutaj się powiększa ekran. Tak tylko można tylko do tego miejsca powiększyć. Nie da się kamery odwracać. Natomiast da się jakby tutaj tak przesuwać strzałkami, myszką. A jak się chce odwrócić kamerę, to trzeba to zrobić tutaj. Więc to jest dość upierdliwe, dlatego to jest ważne w tej części, żeby stawiać rzeczy tak, żeby nam czegoś nie zasłaniały. Ale fajnie zrobione to, że ściany znikają, jak się na nie najedzie, więc chociaż tyle. Tak, najpierw wypadałoby nasz domek ogarnąć w ogóle. Co my tu mamy? Co to jest? Nic nie można zrobić. Aha, z drzewami się nic nie robi, tak? O, to jest właśnie to podlej, no właśnie. Za domem też jest? Nie ma, aha. Krzaczory się nie liczą. O, fuck, to też się liczy. Ha, peszek. Uwielbiam się zajmować ogródkiem. O, tutaj jest miejsce w Simsach, natomiast w jedynce to jest dość upierdliwe, to nie wiem, ale drzewka są klimatyczne, płot jest taki śliczny, chociaż ten płot taki trochę dziurawy, ale domek jest malutki. Podoba mi się to, jest tak inaczej, nie wiem. Przynajmniej się nie muszę zajmować drzewami, ale też nie będzie owoców ani krzakorami. Tylko to mnie zaskoczyło, że to też trzeba podlać. Co to w ogóle jest, przepraszam? Takie te wiszące. Aha, nie wiedziałam, że to też się podlewa, bo to wiem. Te mogą sobie paść.
4, 5, 6, 7, 8. No dobra, nie wiem, zobaczymy. No, to wygląda tak. Domek jest niewyposażony, ale mam jeszcze 12 tysięcy, więc chociaż tyle. W ogóle ten dom jest jakoś tak dziwnie zorganizowany, czymś tylko... chociaż nie wiem. Łazienka, sypialnia, a to jest wszystko naraz, tak? Przedpokój, salon i kuchnia z jadalnią w sumie. Chociaż tu jest mało kasy. Znaczy jakby... No mam 12 tysięcy, ale to nie jest tak dużo w tej części, powiem wam szczerze. Dobra, opcje gry, bo teraz dopiero mogę to ogarnąć. Grafika, to już wcześniej ustawiałam na najwyższe. Tutaj nie za bardzo wiem. Wolna pola. Lubię to wyłączać zawsze. Nie wiem, co to jest sim w tle. Nie wiem, co to jest coś. Autowyzwalacz, nie wiem, co to jest. Odświeżanie samouczka, aha. Eksportuj HTML, dobra. Myślę, że przydałoby się trochę grę ściszyć. Tylko nie wiem na ile tak naprawdę. Żeby to miało jakiś sens. Nie wiem. W trybie budowania jest muzyka. Kupowania? Nie ma. Może ściszyłam za bardzo na słuchawkach? Tak. Okej. No dobra, czyli... Może jeszcze by trochę ściszyć? Przepraszam, że na nagraniu, a to jest najmniej dobra, nie. Ale no jakoś tak wyszło. No dobra, to jest nasza chatka. Czy to są jakieś okna? Mam takie pytanko maleńkie. Bo ja nie wiem za bardzo. Znaczy tu są, ale... dobra, wysokie ściany. Tu są piętra, ja nie mam pięter. Dach. A nie są okienka. Spoczko. Dobra. Tak wygląda nasza chatka. Taka wiejska trochę. Mega mi się podoba. Drzwi takie ładne. Podoba mi się tutaj. Dobra. Nie czytaj. Co my tu mamy, bo ja się na tym nie znam za bardzo. Godzina. Nie ma dni tygodnia. To też jest tak, że trzeba codziennie chodzić do pracy. Tylko, że się pojedzie na wakacje, więc to jest upierdliwe. Co to jest? Nie wiem. Zero. A licznik przyjaciół, no tak myślałam. Licznik przyjaciół rodziny podaje ogólną liczbę przyjaciół całej rodziny. Każdy przyjaciel jest liczony tylko raz, nawet jeśli więcej niż jeden członek rodziny uważa go za przyjaciela. Licznik przyjaciół jest mega ważny w tej części, w dwójce też, bo on jakby jest potrzebny przy karierach. Żeby mieć wyższy poziom kariery, trzeba mieć przyjaciół. Taka trochę... Mi się to źle kojarzy, ale spoko. Więc to jest taka raczej upierdliwa rzecz. Myślę, że mało kto ją lubi, że trzeba się męczyć z zaprzyjaźnianiem się z kimś na siłę. To jest dość trudne w tej części, bo na przykład w trójce nie masz przyjaciół, znaczy do pracy. Ja zapraszam rodzinę na przyjęcia po prostu. Zwykle robię tylko te przyjęcia, to są na każdą porę roku. I już koniec. I już po prostu od razu mam przyjaciół zwykle. Dużo od tego jest. Znaczy to daje dużo, więc jest łatwiej. Dobra. Tu się odwraca, powiększa. Pomoc, przyspieszanie. Tryb kamery. Czyli... Dobra. To jest nastrój. To jest bardzo ważne. Jak jest na minusie, to nie powinno się niektórych przedmiotów używać. Tak jak na przykład w dwójce to też jest. Aha, to jest jakby rysunek. Nie wiem. A nie, dobra. Zainteresowanie to są potrzeby. Wydalanie. A nie, źle powiedziałam, ale podobnie, więc nie lubię tego słowa. I pokój, fajnie to brzmi. Pokój na świecie. Więc mamy towarzystwo i... Znaczy nie. Komfort i pokój. W dwójce to jest wystrój. Więc to są te rzeczy, których już nie ma w trójce. W dwójce bardzo mnie wkurzało, więc powiem wam, że się bardzo cieszyłam, że już tego nie ma. Bo jakby wygląd pokoju spada, jak się tylko pójdzie do jakiegoś pokoju, gdzie jest nieporządek. Komfort, trzeba siedzieć dużo na krzesłach czy coś i to jest takie dość upierdliwe. Zainteresowania, one są chyba losowo dobierane. Tak mi się wydaje. Podróże, dość mocno finanse, ojej, boję się mocno. Polityka wcale, ja też nie. Lata 60 dość sporo.
Pogoda, sport na maksa, ojeju, boję się. Tak, muzyka nie, a jeźdź. Podróże, nie, to środowisko dużo. Ćwiczenia mało, ale sport tak, logika. Ojej, kulinaria dużo, przyjęcie dużo, a jeźdź. Moda nie bardzo. Hollywood, pół na pół. Tutaj mamy technika mało, ha. I romanse też dość mało. Osobowość. To jest to, co ja wybierałam. Magazynek, czyli jakby ekwipunek z dalszych części. Jest tak podzielony. Przedmioty magiczne, składniki do eliksirów i inne rzeczy. Kontakty. Rodzina, przyjaciele, sławy i wszyscy. Nikogo nie znamy. Praca. Tutaj są umiejętności przy okazji, które są potrzebne do pracy. Tu będą zaznaczone. Jest tak mało umiejętności, widzicie. Są chyba też jeszcze ukryte, jak w wójce i w innych częściach, ale nie jestem pewna. Gotowanie, technika, charyzma, kondycja, logika, inwencja. Inwencja to jest takie chyba artystyczne? Nie dowiem się, co to jest. Ej, a jest. No. A tu jest jej kreatywność, spoko. No. To jest raczej dość oczywiste. Reszta jest raczej taka jak zwykle. Z tym, że na przykład jak się gotuje, to się nie dostaje gotowania, trzeba z książki. Charyzmy też się od gadania nie dostaje, to dopiero w trójce dodali. Co to jest? Zarobki, ja przeczytam zombiaki. Źle ze mną. Dzienne zarobki. I praca. Bezrobocie. I tutaj będzie nazwa pracy i opis. I dom. Wielkość domu. Ojej, nie wiedziałam. Wystrój do dupy. Ogród. Co ogród? Nie wiem, co to chodzi. Stan. Projekt. Nie wiem, co chodzi. Zero sypialni, zero łazienek, ale jeszcze będą. Ogród średni. O. Metr kwadratowy. Fajnie. To są takie rzeczy, których nie było tak naprawdę w kolejnych już częściach. Na przykład było, ile kto zarabia, ile wydał. Fajna rzecz. Tryb kupowania. Krzesła, kanapy, stoły, szafki, elementy dekoracyjne, elektronika, sprzęt AGD, urządzenia sanitarne, oświetlenie oraz różne. W różnych też są jakieś tam rekreacje, nauka, twórczość, garderoba, zwierzęta, magia, inne. Tryb budowania już w twórce jest razem z tego, co pamiętam. Kształtowanie terenu, basen. Baseny są od podstawy, ha. Ściany i płoty, pokrycia ścian, schody, kominek, rośliny ogrodowe, pokrycia podłóg, drzwi, okna i dach. Ok, tak to wygląda. Prawie mi cały odcinek nawet zszedł, ale przykro mi. Dobra, to jest nasza simka. Dostałam gazetkę. Trzeba pracy szukać. To jest gazetka... Tak, no, kto jest na topie? Znajdź agenta. A tutaj mamy zwykłą gazetkę i można szukać pracy i czytać. Ok. Potem można będzie jakoś zmniejszyć ten ogród, na przykład, bo to jest tak pusto, zwiększyć dom, ale na razie nie mam kasy, więc to nie ma o czym mówić. Dobra, najpierw trzeba najbardziej potrzebne rzeczy kupić. Jak to w Simsach? Mamy łazienkę. Dobra, okej. Okay. Może to ogarnę? Kibelek. Jakby przedmioty dają różne te pęcherz, higiena, wystrój i tak dalej. Albo na minusie też, ha, fajnie ten, nie? Więc im droższy, tym więcej ma też dodatkowych jakichś tam statystyk, ale na razie się raczej kupuje najtańszy, bo ja nie mam kasy. Chociaż ja wiem, trochę mam... Teraz mam dylemat, czy kupić najtańsze, czy najdroższe. 12. Dobra, lepiej nie. Dobra, najważniejsza rzecz. Toalety, brodzik, baseny, zlewozmywaki i baseny. Prysznic, miejsce oszczędne. Dość spora ta łazienka w sumie. Chciałabym jeszcze wannę, ale nie wiem. Zlewozmywak. Wieśman, ojejku.
ale nie ma tych na minusie. Jak to się stawia, bo ja mam takie głupie pytanie. Można ustawiać tylko na blacie. Okej, to nie wiem, kto mi się opłaca. Jak myślicie? Jakbym jeszcze miała blat do tego dokupić, to może wyjść na to samo w sumie, jeśli chodzi o kasę. No dobra, niech będzie. Zaszalałam, oh yeah. Jest coś lepszego? Gina 2, nie. Ale drożej, ha. Baseny, to jest mega fajna rzecz. Bąbelek, ale na razie nie. Kusi mnie wanna, wiecie? Ale może tak na razie na skromnie. Mamy łazienkę. Teraz sypialnia. Która jest, cholera wie gdzie. Stoły, szafki, to też jest łóżko? Nie bardzo. Okej, to jest łóżko. Łóżka, sofy, krzesła wypoczynkowe, krzesło do jedalni. Łóżko. Najtańsze. Można jakiś kolor, no właśnie, tutaj nie ma innych kolorów, ale w ulicy było kilka do wyboru. To jest znowu takie dzieciowe, małe łóżeczko. O, jest inne łóżko dla dzieci. Spartańskie, o matulu. Prawie taka sama cena, ale to różowe jest jeszcze gorsze. A to są podwójne. Hrr. Dobra, lubię mieć łóżko przy oknie. To ona też będzie miała. Myślę, że budzik by się przydał. W tej części jest dość ważny, jakby samochód był do pracy. Może ją tak po kolei podszyła, bo... Ja się teraz pogubiłem. To już patrzyłam. Krzesło do jadalni. Nie wiem, czy jedno wziąć, czy dwa na razie. Na razie tak kładę byle gdzie. Tutaj są różne przedmioty, możecie sobie popatrzeć. Aha, to są takie ten. Fajnie są te dmuchane, śliczne są. Z takie reżyserskie mi się kojarzy. A turystyczne, no też. To będzie, chociaż wiem, nie, to jest zły plan. Sofa. No chyba, żeby kupić taką, bo to jest też beczka, ojejku. Nadmuchiwany fotel wypoczynkowy. To ja chcę to. Chociaż nie są różne kolory. A są obok tutaj. No dobra, niebieski. Na razie jest na skromnie, ha. Szafka. To jest taki blat, no właśnie. To będzie do kuchni. Nie wiem, jak to zrobić. Informacja. To tak wyskakuje. Wiem o tym. Nawet w tej części się dopasowuje. Ej! A on nie chciał. Ej. Musiałam go odwrócić. Ile? Dobrze mówię? Czemu mnie nie kochasz, blacie? Hello? Może jakoś źle położyłam? Nie. A to mam chyba przodem, a ty tyłem? Zaraz mnie szlak trafi. Dlaczego on się nie chce odwrócić? Ja chyba coś źle robię. A nie, to tak ma być. Dobra, nic nie mówię. Ogarnęłam. Stoły. Och, nie. Taki duży, już pędzę, no. Wydajność. Taki tani jest? Budżetowy, ale wiem, czy składany. Stoliki, to by się przydał chyba. Czy to jest siano? Okej. Sucha sosna. Okej, to ja chcę tutaj. Biurka. Nie wiem, to bardziej do szkoły chyba. Ozdoby. To jest ważna rzecz, bo dzięki ozdobom wzrastają te wskaźniki z wystrojem, ale... Gry, wideo, czarno-biały telewizor. To już chyba wolę taki, nadal jest, no, ale już przynajmniej lepiej. Komputer też by się przydał. Nie wiem. Biurko, żeby nie wyglądało jak nie powiem co. Okej. Mamy komputer. Wieża. A to wygląda tak skromniej. Tylko musiałabym mieć gdzie to położyć. Ha, ha, ha.
Dobra. Telefon, ważna rzecz w tej części, bez tego się nic nie da. Ale fajny telefon. A gdzie jest ten? Alarm. Powinno być tam, nie? Grill. Kuchenka. Lodówka. Potem się jakoś to poustawia. Kawa jest bardzo ważna w tej części, bo jak się jedzie na parcelę, to się zmienia. Jakby godzina się nie zmienia, więc jest się zmęczonym. Kosz na śmieci. To osobno jest? A, zawsze było tak w tym wbudowane. No dobra. Czy to nie jest to? No tak. To by się też przydało. Na razie nie będziemy szaleć z tym. Ze zmywarką, to to jest do cholery. Wygłódka od uro, matko. Lampka. Ja zawsze zapominam o lampkach. Bo czemu nie, prawda? Raz. Dwa. Trzy. No dobra. To są jakieś tam takie dodatkowe rzeczy. Pieska na razie nie mamy. Do pracy jeszcze nie wiem, czy się przyda lustro. Lustro do pracy, tak. Nie o to mi chodziło. Magia to też jeszcze nie. Krzesło do tego, do biurka. Przydałoby się. Ej, nie ma takich tych? Barowe. Nie ma biurka do komputera, czym się tylko wydaje, że nie ma. Nie wiem, szczerze mówiąc. Dobra. Myślę, że to na tyle w tym odcinku. Nie skończyłam jeszcze domu ogarniać, ale oj tam, to zrobię w następnym odcinku. Na razie wygląda jak wygląda. Mamy naszą simeczkę i burdel w domu. Zobaczymy, jak mi się dalej będą podobać Sims 1. Na razie jestem zadowolona, muszę przyznać. Więc to na razie to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie, jakie macie pomysły, co mogłabym robić w kolejnych odcinkach. Jeśli Wam się podobało, to poproszę o komentarze, subskrypcje oraz łapki w górę. Niedługo widzimy się w kolejnym odcinku z tej serii. Pa!